System podwozia zapewnia podparcie samolotu podczas kołowania, startu oraz lądowania. Istnieje wiele typów podwozia, włączając w to najbardziej popularne systemy podwozia wykorzystujące koła. Niektóre samoloty nie mają kół. Tak, niektóre samoloty są przeznaczone do operowania na wodzie i wyposażone są w pływaki. Jak wspomnieliśmy wcześniej, samoloty mogą posiadać trójkołowy lub klasyczny układ podwozia. Samoloty wyposażone w układ klasyczny sterowane są na ziemi za pomocą hamowania różnicowego. Jeśli pilot chce skręcić w lewo, naciska na lewy hamulec, który spowalnia lewe koło, obracając tym samym samolot. W trójkołowym układzie podwozia, takim jak na ceśnie 172, kiedy pilot naciska na pedały steru kierunku, koło przednie obraca się i wprowadza samolot w zakręt. Hamowanie różnicowe może być tu również zastosowane, aby pomóc pilotowi w wykonaniu ciaśniejszego zakrętu. Systemy podwozia samolotu można podzielić również na dwie inne kategorie: stałe, fixed lub chowane, retractable. Podwozie stałe to takie, które nie może zmieniać swego położenia. Większość samolotów szkolenia podstawowego, takich jak Cessna 172, so wyposażonych jest w takie podwozie, ponieważ jest prostsze w użytkowaniu. Nie ma niebezpieczeństwa, że zapomnimy o jego wypuszczeniu i jest to tańsze rozwiązanie wymagające niewiele obsługi. Koła podwozia stałego przymocowane są do goleni, które pochłaniają wstrząsy przy lądowaniu i kołowaniu. Niektóre samoloty lotnictwa ogólnego, takie jak Piper Arrow lub Diamond DA42, wyposażone są w podwozie chowane. Po starcie pilot porusza dźwignią podwozia, która zasila elektrycznie pompę hydrauliczną, odpowiadającą za to, by podwozie schowało się w luki samolotu. Przed lądowaniem pilot opuszcza dźwignię w dół, co ponownie uruchamia pompę, pozwalając na opuszczenie podwozia i zablokowanie w odpowiedniej pozycji. Zaletą posiadania podwozia chowanego jest to, że poprawia osiągi poprzez zmniejszenie siły oporu.